Aleksandra Majewski w centrum wydarzeń. Drodzy Państwo, dzieje się naprawdę dużo. Wszystko za sprawą wejścia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To jest temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, sytuację komentują politycy od prawa do lewa. Nic więc dziwnego, że głos w tej sprawie zabrał również prezes Prawa i Sprawiedliwości, lider całego obozu Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na sytuację w porządku prawnego pod rządami Koalicji Obywatelskiej, pod rządami koalicji Donalda Tuska. Posłuchajmy, co do powiedzenia miał prezes Prawa i Sprawiedliwości, który poruszył również kwestię funkcjonowania ustawy zasadniczej. Prowadzą do takiego stanu, który już dzisiaj trzeba po prostu określić jako stan, w którym w Polsce przestała obowiązywać konstytucja, bo ona jest podstawą systemu prawnego, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Także z tą konsekwencją, że w przyszłości, w lepszych czasach będzie trzeba uchwalić nową konstytucję, a jeżeli nie będzie 2/3, to trzeba będzie wybrać jakąś inną większość, po prostu dlatego, że państwo bez konstytucji funkcjonować nie może. A ta konstytucja nie tylko przestała obowiązywać, ale ona także wykazała, że nie zawiera przepisów, które byłyby podstawą do zatrzymania tych wszystkich bezprawnych akcji, które zostały podjęte. Tyle prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, ale drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, sytuację komentują nie tylko przedstawiciele obozu Zjednoczonej Prawicy. Głos w tej sprawie zabrał również przedstawiciel Konfederacji, poseł Michał Wawer. Z Michałem Wawrem rozmawiał nasz redakcyjny kolega, reporter telewizji w Polsce.pl Maciej Zemła. Okazuje się, że sprawa zwraca uwagę i rodzi wątpliwości nie tylko jeśli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości, polityków suwerennej Polski. Niewątpliwie mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, ale posłuchajmy, drodzy Państwo, co do powiedzenia na ten temat miał właśnie rzeczony poseł Konfederacji Michał Wawer. Mamy niestety sytuację, że już ponad dobę od tego, jak to zdarzenie miało miejsce, zdarzenie bezprecedensowe, bo wejście do domów czterech posłów przez policję bladym świtem to jest zdarzenie bezprecedensowe i my nadal nie wiemy, czego ta sprawa dotyczyła. Jest najwyższy czas, żeby albo premier, albo minister sprawiedliwości, albo chociaż prokurator prowadzący postępowanie ujawnił opinii publicznej, o co chodzi. Bo być może to było uzasadnione, tak? Być może zostały wykryte jakieś tak grube przestępstwa w Funduszu Sprawiedliwości, że załatwienie sprawy w inny sposób, bardziej miękki, cywilizowany, no by prowadziło do tego, że dowody zaczęłyby znikać, tak? Ale z drugiej strony może być tak, i niestety przeciągające się milczenie na to wskazuje, że sprawa jest zupełnie błaha i że rząd urządził sobie tutaj po prostu pokazówkę. Tyle Michał Wawer, przedstawiciel Konfederacji, ale żebyśmy mieli, drodzy Państwo, pełny obraz, pełne spektrum opinii na temat wejścia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do domu polityków suwerennej Polski na czele ze Zbigniewem Ziobro, posłuchajmy, co miał do powiedzenia minister sportu Sławomir Nitras. Sławomir Nitras, który jest przecież politykiem Platformy Obywatelskiej, parlamentarzystą Koalicji Obywatelskiej, no człowiekiem, który nie szczędził krytycznych słów w ostatnich latach pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, pod adresem suwerennej Polski i właśnie samego Zbigniewa Ziobry. Poseł, teraz już minister, Sławomir Nitras, no, skomentował sprawę w jednej z radiostacji. Posłuchajmy, co miał do przekazania ten polityk. W tej sprawie stoi pod poważnymi, czy będzie stał pod poważnymi oskarżeniami. Ja nie wierzę panu Ziobrze, nie wierzę panu Jakiemu. Ja mam zaufanie. Nie wierzy do pan, że on mówi prawdę, tak, mówiąc, że nikt się z nim nie kontaktował. Nie, nie wierzę. Na pewno pan. A jakie pan ma inne źródło? Mamy słowo przeciwko słowu. Właśnie, poczekajmy. Prokuratura. Czyli wierzy pan prokuraturze? To wejście jest na pewno jest nagrywane, to wszystko jest dokumentowane i prokuratura na pewno w tej sprawie nie przekroczyła. Przecież wie, podobno były zasłonięte kamery zewnętrzne i wewnętrzne, tak pan, ABW zrobiło. Ja jestem przekonany, że prokuratura. Przecież my nie, tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zrobić panu Ziobrze przykrość, tylko chodzi o to, żeby zabezpieczyć dokumenty, które potwierdzą właśnie to, o czym mówi raportniku.
Tyle Sławomir Nitras, a jestem ciekaw, co do powiedzenia będzie miał przedstawiciel Konfederacji. Kolejny przedstawiciel Konfederacji. Mam tu na myśli państwa i mojego gościa, a jest z nim pan Dobromir Sośnierz. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry, witam. Panie pośle, do niedawna, miejmy nadzieję, że INSPE, chciałbym zwrócić się do pana z takim właśnie pytaniem. Jak na to wszystko, co dzieje się wokół polityków suwerennej Polski, co wydarzyło się w domu Zbigniewa Ziobry, patrzy Dobromir Sośnierz, no, który identyfikuje się z, można powiedzieć, z takim światopoglądem wolnościowym i zawsze raczej wolnościowcy patrzyli niechętnie, a przynajmniej nieufnie na tego typu aktywność ze strony funkcjonariuszy aparatu państwa. Czy ta nieufność towarzyszy panu również i w tym przypadku, w przypadku Zbigniewa Ziobry? No tak, znaczy rację ma Michał Bauer, który mówi, że nie wiemy jeszcze wszystkiego w tej sprawie. Oczywiście, że trzeba zachować pewną ostrożność, bo zawsze jest pewna szansa, że ktoś nas wprowadził w błąd, jedna lub druga strona. Zawsze jest szansa, że dowiemy się jakichś faktów, które zmienią nasz ogląd rzeczywistości, ale póki co wygląda wszystko na to, że jest to kolejny etap rozwalania państwa, jest to kolejny etap, tak powiem, działania. No, pomału należy mówić hunty, a nie rządu Tuska, bo to, co się tutaj dzieje w naszym kraju, napawa mnie jako obywatela poważnymi obawami co do tego, jak to państwo będzie przestrzegało własnych praw i jak będzie gwarantowało również moje prawa w sytuacji, kiedy to ja stanę na drodze urzędników Donalda Tuska czy prokuratora Bodnara. Więc póki co wygląda na to, że nie dochowano rygorów kodeksowych, nie zagwarantowano praw, które przysługują zwykłemu obywatelowi, które powinny przysługiwać, a co dopiero posłowi na Sejm, gdzie no najpierw należało zacząć od uchylenia immunitetu. Oczywiście są tutaj przepisy niedostatecznie precyzyjne dotyczące tego, czy świadomie, czy nieświadomie nieprecyzyjne dotyczące tego, czy ten immunitet obejmuje również na przykład mienie i dobytek i nieruchomości należące do posła, czy można bezkarnie, czy w służby bezkarnie mogą wchodzić, czy policja może bezkarnie nachodzić posła, bo jest tam mowa tylko o jego wolności w zasadzie w takim ścisłym sensie, no, ale też jest mowa o tym, że nie można przeciwko niemu prowadzić żadnych postępowań, a wszczęte się umarza bez zgody Sejmu. O taką zgodę Sejmu nie wystąpiono. Dotychczasowa praktyka była taka w przypadku senatora Gawłowskiego chociażby, że jednak ten immunitet rozciągał się również na dom posła, więc czy tam parlamentarzysty, senatora w tym przypadku. Natomiast, no i wydaje mi się, że tego należy jednak trzymać, tak, no jeśli władza może wjechać na chatę opozycjonistom bez wskazania, bez postawienia żadnego jakiegoś aktu oskarżenia, bez zgody Sejmu, może po prostu od tak wjechać na chatę i zrobić tam, wyważyć jeep, porozbijać okna, zabrać, co im się podoba, no to wydaje się, że to są standardy jednak nie europejskie, tylko właśnie jakieś afrykańskie. Być może na poczet uchodźców, których mamy tutaj przyjmować już wkrótce. Panie pośle, ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że jednak mówimy o byłym ministrze. No co prawda teraz Zbigniew Ziobro jest w szeregach opozycji i tutaj właśnie ta druga strona, Koalicja Obywatelska, podkreśla, że te działania są związane z jego aktywnością, z aktywnością Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości, a sprawa ma dotyczyć Funduszu Sprawiedliwości i środków, jakimi tenże fundusz dysponował, środków, które do tegoż funduszu trafiały. Może tutaj jest ten argument kluczowy, na który powołują się rządzący, no i to jest ten ich as w rękawie. Czy do pana trafia ta argumentacja, że to wymaga działań właśnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? No i jednak mówimy przede wszystkim nie o obecnym opozycjoniście, ale o byłym szefie resortu sprawiedliwości. No ale zaraz, no, każdy jest niewinny, dopóki się mu nie udowodni winy. Każdy poseł ma immunitet, dopóki się go nie ściągnie. Tak, no to, że są jakieś podejrzenia, być może słuszne. Ja nawet wierzę w to, że tam mnie też dochodziły liczne głosy co do tego, że ten Fundusz Sprawiedliwości działa generalnie źle. Tak? Ja chętnie wierzę w to, że tam jest za co postawić jednego czy drugiego przed sądem. Natomiast no, to się musi odbywać zgodnie ze standardami europejskimi, zgodnie ze standardami praworządności. Tak? Czyli najpierw zdejmujemy immunitet, stawiamy akt oskarżenia, stawiamy przed sądem i tak dalej, i tak dalej. Nie może się odbywać prawem kaduka, że do
do czyjegoś domu, wparowuje nagle, wparowują służby, nie prosząc nawet o otwarcie drzwi. W przypadku braku aktu oskarżenia, w przypadku braku, przynajmniej dla nas jako obywateli, jakichkolwiek przesłanek, że tutaj te standardy zostały dochowane, tak? No bo ja mam prawo się obawiać jako obywatel, tak jak powiedziałem. No, jeśli posła tutaj nic nie chroni, jeśli można usunąć zarząd telewizji bez upożenia ustawowego, jeśli można usunąć posłów bez wymaganych wyroków, jeśli można zlekceważyć wyroki Sądu Najwyższego, jeśli można zlekceważyć immunitet poselski, teraz po raz kolejny Zbigniewa Ziobry, no to co czeka nas jako zwykłych obywateli, kiedy to my się narazimy tej władzy, tak? No to ja, ci, którzy się cieszą z tego, bo to pisiorów akurat czołgają, to moim zdaniem jest bardzo krótkowzroczne. Ja też nie jestem entuzjastą tego, delikatnie mówiąc, co Zbigniew Ziobro robił jako minister. Natomiast no nie może to usprawiedliwiać łamania prawa, tak? No bo jeśli się na to zgodzimy, no to gdzie się zatrzymamy, tak? To jeśli raz się zgodzimy na to, że władza może w imię własnych silnych przekonań o czyjejś winie łamać prawo, no to silne przekonanie może powziąć wobec kogokolwiek z nas innego również. Prawo, praworządność, te hasła nieustannie padają w kontekście tej sprawy. Właśnie na praworządność najczęściej powołują się politycy Koalicji Obywatelskiej, posłowie, posłanki Koalicji Obywatelskiej, w tym pani posłanka Marta Wcisło. Otóż Marta Wcisło odniosła się w dość zaskakujący, no może nie zaskakujący, ale dość charakterystyczny sposób do sprawy na portalu X. Pani posłanka Marta Wcisło popełniła następujący wpis na tym portalu społecznościowym. Co takiego napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej? Zobaczmy, pozwolimy sobie właśnie państwu przytoczyć tenże tweet, właściwie teraz już wpis, bo Twitter zmienił nazwę, pani posłanki Marty Wcisło, gdzie właśnie to hasło praworządność odgrywa kluczową rolę. I to jest nawiązanie do słów prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej Duda mówił o terrorze praworządności. Politycy Koalicji Obywatelskiej szczególnie upodobali sobie odnoszenie się właśnie do tego pojęcia. Zobaczmy, co napisała Marta Wcisło. Wszyscy odpowiedzialni za łamanie prawa będą stopniowo rozliczani. Terror praworządności trwa. No, mocne określenie. Terror praworządności trwa. Ironia, sarkazm, czy może to jest rzeczywiste stanowisko Koalicji Obywatelskiej, polityków tejże formacji? No, zwracam się tutaj do pana z tym pytaniem. Jako poseł przez kilka lat miał pan okazję obserwować zachowania, działania tejże grupy z bliska. Co może kryć się za tymi słowami? No, obawiam się, że to jest niestety stan umysłu części tego obozu politycznego. Nie, no, chętnie wierzę, że również pani Wcisło tak dokładnie myśli, że to nie jest żadna przenośnia, chociaż nie, być może każą jej tak potem to tłumaczyć, ale myślę, że tak, że ona dokładnie tak myśli. I oni, wśród dużej części elektoratu jest też takie przyzwolenie, tak, że teraz my tam, wiadomo z czym po drodze, więc i teraz to wszystko wolno, tak? W imię tego, że my mamy święte przekonanie o swojej moralnej słuszności, to nam wszystko wolno. Niestety po stronie lewicowej widać to zacietrzewienie, zawsze jest dużo większe. I to zacietrzewienie przekłada się na to, że oni są przekonani, że właśnie im wszystko wolno wobec przeciwników politycznych, bo to więcej przemocy politycznej generują ruchy lewicowe. No to są raporty zresztą pod patronatem Unii Europejskiej opracowane, które pokazują, że większość przemocy politycznej jest inspirowana lewicowo. Lewicowcy ze względu na to, że mają takie właśnie bardzo silne przekonanie o swojej nieomylności, o swojej słuszności, są bardzo... jako wrogów ludu, jako przeciwników swoich. I tutaj w tym momencie, panie pośle, możemy postawić kropkę. Dobromir Sośnierz, Konfederacja, był państwa i moim gościem. Drodzy państwo, jak widać, sytuacja jest niezwykle rozwojowa. Ta sytuacja wykracza poza ramy sztywnego podziału partyjnego w Polsce, ponieważ jest bezprecedensowa. Jest precedensowa i zwraca uwagę przedstawicieli różnych poglądów, różnych partii, ponieważ mamy do czynienia, no, z sytuacją niewątpliwie
ekstraordynaryjną. W tym momencie, drodzy państwo, kończymy Telewizja w Polsce. Widzimy się po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.